Ewelina Zawada. Akademia Teatralna w Białymstoku, a obecnie New York Film Academy w Los Angeles. Z Andrychowa. Język angielski biegle. Kiedyś język niemiecki biegle. Podstawowy francuski i hiszpański. Ale ja wierzę, że to w szufladkach jest, tylko trzeba je otworzyć. Jest moim why. Egzamin? Nie wiem, no szczerze mówiąc, nie chciałabym tak jakoś generalizować. Myślę, że każdy z nich widzi mnie zupełnie inaczej. I też pytanie, czy mówimy o polskich czy amerykańskich reżyserach. Natomiast bardzo spodobało mi się kiedyś określenie, że wyglądam jak hybryda Meryl Streep, Julianne Moore i Nicole Kidman. No tak mi to łechce próżność. Z tym ostatnim stwierdzeniem? Oczywiście, że się zgadzam. Oczywiście, że tak. Natomiast wiem, że mam duże możliwości do metamorfozy, bo tak to mogę określić. Może przez to, że mam bardzo jasną obramówkę, białe brwi, białe rzęsy, jestem naturalnym rudzielcem, więc zupełnie inaczej wyglądam, jak się pomaluję, a zupełnie inaczej, jak jestem bez makijażu. I bardzo lubię w sobie to, że mogę wyglądać jak nastolatka, a mogę wyglądać jak taka mamuśka pod 40, więc to jest ekstra. Kiedy wchodzę do tej samej bańki, kiedy czuję, że właśnie szukamy, że to nie jest taka forma egzaminu, że proszę, masz parę minut i następny, tylko naprawdę, że poświęca się swój czas i że coś tworzymy razem, taką swobodę. Tak, potrzebuję swobody w działaniu, to na pewno. Chciałabym, żeby było mniej konkurencji, a więcej wsparcia, zwłaszcza jeśli chodzi o nas, o aktorów. Wierzę w to, że ja pomogę tobie, ty pomożesz mnie i każda rola, która jest nam pisana, to ona przyjdzie i to już nasze jest. Więc teraz tylko wspierajmy się, kibicujmy sobie i dzielmy się swoją wrażliwością, bo tak naprawdę to, co robimy, to robimy dla ludzi. Pewnie byłoby to coś związanego z modą, bo kocham modę, może byłabym projektantką, albo pilotem samolotu. To mi chodzi po głowie. Najbardziej boję się śmierci bliskich osób. Agresja? Na pewno agresja i takie poczucie, że mogę być tylko odtwórcą. Brak takiej wolności, że mogę coś zaproponować od siebie. Byłabym pewnie reżyserką. Tak, byłabym reżyserką, bez wahania. Chodzi mi to po głowie. No pewnie ze Stanu. Jestem tutaj od miesiąca i się tak cudownie czuję. Wcześniej nie powiedziałabym, że ze Stanów. Pewnie podałabym jakieś kraje, gdzie są rudzielce, jak na przykład, nie wiem, Wielka Brytania, kocham Londyn, albo Paryż.
moda, moda, moda. Ale teraz wiem, że moja dusza jest ze Stanów. Bardzo kręcą mnie takie role ludzi na skraju. Co mam na myśli? Na przykład Lisa z przerwanej lekcji muzyki. To jest dla mnie coś fascynującego. Kiedy wchodzisz w stany, które wymagają ogromnej wrażliwości i zrozumienia. I druga rzecz. Bardzo chciałabym zagrać jakąś taką postać z filmu biograficznego, która żyła, która była wszystkim dobrze znana i przenieść tę jej energię, tę jej osobowość i wypełnić swoją wrażliwością. Ja myślę, że to jest bardzo rozwijające i fascynujące. I... O, proszę, proszę. Kiedyś powiedziałabym, że jakieś takie małe rzeczy, moje przyjemności typu medytacja, zjedzenie czekoladki, lampka wina, ale teraz wiem, że tak naprawdę wszystko, co robimy, może dać nam szczęście i jestem na tak cudownym etapie swojego życia, że po prostu to szczęście ze mnie wypływa, więc nic tylko się dzielić. Wysłałam wam ogrom pozytywnej energii i staram się w każdej czynności, którą wykonuję, staram się, żeby to sprawiało mi przyjemność. Że wszystko, co robię, to jest w pewien sposób jakaś moja lekcja. Jakaś taka lekcja uważności, bycia tu i teraz. Energia, marzenia i działanie. Okej, może to zabrzmi trochę tak dziwnie i egoistycznie, ale ja sama myślę, że doszłam do takiego etapu, w którym mogę powiedzieć, bardzo lubię siebie i przyjaźnię się ze sobą. I słucham siebie, słucham swoich potrzeb, wiem, czego chcę, wiem, w jakim kierunku idę, wiem, czego potrzebuję i potrafię dać sobie taką motywację do działania. Kiedy żyjesz w zgodzie z samą sobą, to możesz naprawdę rosnąć i możesz wiele zdziałać i możesz w ten sposób inspirować też innych ludzi, co jest dla mnie bardzo ważne, bo też dlatego wykonuję ten zawód. Robimy to, co robimy dla innych.